Jesteś w transie. Wchodzisz do wieży. Rozglądasz się. I zobacz i powiedz mi, czy jest z tobą Barbara. Jeśli nie ma, to jej poszukaj, gdzie jest. Nie ma. Nie słyszę, jeszcze raz. Nie ma jej tu. Okej, okay, poszukaj jej. Ale schody oświetlone są dzisiaj dodatkowo takimi krużgankami, każdy krużganek na ścianie z płomieniem, kagadek i krużganek, tak. Kagadek z płomieniem i cała droga w górę jest pięknie oświetlona. I bardzo właśnie dobrze. Przez ten ogień. Ale popatrzyłaś w duszę Barbary, to teraz ją zlokalizuj. Gdzie jest dusza Barbary? Czuję na samym szczycie schodów jakaś postać młodego chłopca, który gestem ręki przywołuje mnie, żebym podążyła no schodami idź do tam, niego, stoi jakby z tym w wejściu na taras. Po schodach na górę policzę ci te schody i podejdziesz do tego chłopca i pogadamy z tym chłopcem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coraz wyżej, coraz głębiej, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, wejściu na taras. Na którym stopniu jesteś, Ola? Mama powiedziała, dziękuję. Tak. I powiedziała, że bardzo mnie kocha. No i nie wątpię. Mamy są od tego, żeby kochać i pomagać swoim dzieciom. Dobra, Ola, na którym stopniu jesteś? 17. No idziemy wyżej. 18, 19, 20, 21. Podchodzisz do tego chłopca. Opisz mi, jak on wygląda. Jest młody chłopak, ma na oko 17 lat. Ubrany jest, jak kiedyś na polowania chodzili w takiej czapce z takim dłuższym piórkiem, coś w stylu, taki trochę Piotruś Pan. Piotruś Pan lub jakiś tam tego. Dobra. Teraz Ola, popatrz mu w oczy, czy to przypadkiem nie jest jakieś wcześniejsze wcielenie naszej Barbary. On łączy w sobie dwie istoty. Tak. Barbarę tak. I jakąś drugą, która jest zazdrosna o ciało, zasiedla razem z nią w tym wcieleniu. No i patrzą na mnie, na przemian jej oczy i te takie czarne ślepia. I znikają i znowu widzę ją i znowu te czarne ślepia. A te czarne ślepia do kogo należą? Jest jakiś ciemny. Okej. Ja teraz zwracam się do duszy Barbary. Zobacz tego chłopca. Widzisz go? Tak. Poznajesz go? Tak, to ja. To ty jesteś w jakim momencie na twojej ścieżce życia? W tym wcieleniu czy kiedyś? Dwa wcielenia temu. Jak to się stało, że do tej pory jakieś tam zdarzenia miały miejsce, że w tej chwili przeszkadzasz Barbarze, która jest w ciele kobiety i teraz przeżywa swoje życie obecne, ty się ciągle plączesz razem z nią, czy obok niej, czy w ciele Barbary. Jak to się dzieje? Dlaczego tak jest? Hmm.
Układa mi się kilka wydarzeń jednocześnie. Posegreguj to. Najpierw przeglądnij jedną, tak jakby ścieżkę tych wydarzeń, a za chwilę drugą ścieżkę wydarzeń. Porównamy, dlaczego to się wszystko tam dzieje. Najpierw zobaczyłam, to jest pewne, że jest leśniczym przy dworze Tak. jakimś dużym. On jest leśniczym, pilnuje zwierzyny. Tak. I potem zobaczyłam jakby równocześnie jakąś dużą stratę. Tak jakby przez chwilę mignął mi obraz, że utrata żony, wielki żal i jakaś istota się przyczepia, ale jednocześnie zobaczyłem jakąś kobietę, która będąc w ciąży spada z konia i on nad nią się pochyla i strasznie jest to wstrząs dla niego, bo kochał ją. W sensie taki partnerskim to była jego kochanka, czy jak? Przyjaciółka. Przyjaciółka. No, podkochuje się w niej. No i co z tego wyniknęło? Spadła z konia i co się stało? Jest w bardzo ciężkim stanie, a to było jego dziecko. Co znaczy jego dziecko? Jakie dziecko? O czym mówisz? Ona jest w ciąży i Aha. poroniła po tym upadku, a to oni mieli Aha. to dziecko wspólnie. Aha. Jak ten leśniczy ma na imię? Mi przychodzi Eustachy. Powiedz nam, Eustachie, jak to się stało, że w tej chwili jeszcze jesteś związany ze swoim kolejnym jakimś tam późniejszym wcieleniem? To późniejsze wcielenie to będziesz kobietą i będziesz miał na imię Barbara. Dlaczego ty nie rozwiązałeś jeszcze tych spraw związanych z tamtym wypadkiem, kiedy to twoje dziecko zostało poronione? Dlaczego ty się jeszcze trzymasz, tak jakby poprzez wcielenia tej obecnej Barbary? To też jesteś ty, tylko dużo, dużo później. Nie chcę się z nią rozłączyć. Nie mogę pozwolić na to, bo ona jest moim życiem. Czyli kto, Barbara, jest twoim życiem? Nie. Ta, którą kochałem wtedy. No to rozumiem, ale dlaczego? I nasze dziecko też. No, a co cię wiąże z Barbarą? W tym wcieleniu, gdzie teraz do mnie mówisz, jestem nią, ale cały czas ze mną jest moja ukochana. Wiesz co? Zwracam się do Barbary. Czy ty zrozumiałaś tą sytuację, że w jakimś wcześniejszym wcieleniu byłaś tym leśnikiem i w twojej nieświadomej części duszy ciągle przebywasz w ciele Barbary, tej kobiety, którą teraz jesteś w tym czasie? Rozumiesz to? Rozumiem, że kogoś uwięziłam w własnym polu energetycznym i trzymam ją dalej. Chcesz się uwolnić od tego uwięzienia, z tego swojego wcześniejszego wcielenia, Barbara? Ja obecnie tak, ale gdzieś moja cząstka woła i płacze, że to jest miłość mojego życia dawna i nie chcę się rozdzielić, bo serce by mi pękło. Do tego przejdziemy, ale żeby móc przejść i wyjaśnić te wszystkie sprawy, w tej chwili musisz opuścić ciało Barbary.
My wrócimy do tego tematu i spróbujemy Ci pomóc wyjaśnić tą stratę wielką, którą czujesz, ale w tej chwili pozwól obecnej Barbarze, żeby załatwiła swoje sprawy z tego życia. Pozwalasz na to? Tak. Ok, to odejdź w pokoju, a z Tobą się zajmiemy później trochę, może dzisiaj, może przy innej okazji. Zgoda? Rozumiem. Ok. To teraz. Czy ten chłopak zniknął przed wejściem na taras? Ten leśnik. Powiedział, że woli poczekać tak jakby z boku tarasu i się przypatruje. Okej, możesz, ale zabraniam Ci tak jakby wtrącać się w dalszy ciąg tej sesji, bo teraz załatwiamy sprawy Twojego wcielenia jako Barbary. Zrozumiałeś? Tak. Okej. To teraz, Ola, bierzesz Barbarę i obydwie wchodzicie na taras. I co tam na tym tarasie? Wszystko oświetlone. Tak. Barbara dobrze się miewa, bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie upięte włosy. Takiej sukni, jakby z czasów Francja, gdzieś XVII wiek, i te peruki takie białe, pięte tak wysoko włosy, takie suknie. Sprawdź, czy to jest nasza obecna Barbara w tamtym wcieleniu. Ona obecnie chce, żeby ją tak postrzegać. Jak ma teraz ta dama na imię? Jak chcę, żeby ją nazywać? Prostu Basia. Aha. Basia wygląda jak dama na francuskim dworze, tak? Tak. Okej. Okay. Basienika, zwróciłaś się do nas, bo chcesz przystąpić do naszej grupy. Masz trochę zaszłości karmicznych i tego, które wyjaśnimy za chwilę. Masz trochę dolegliwości fizycznych w ciele i teraz musimy sprawdzić jeszcze takie rzeczy, któreśmy do tej pory nie odkryli, czyli zrobimy skan Twojego ciała. Będziesz Basią, będziesz ubrana tak uroczyście jak w epoce, ale teraz Ola zrobi skan Twojego ciała, nie tylko fizycznego, ale wszystkich innych ciał, bo ich masz kilka. I Ola, teraz zrób skan. Od góry, od głowy. I wszystko, co jest obce, które przeszkadza Barbarze w życiu, w tym życiu, jako Barbara Lakowska, szukasz, widzisz i wyjaśniaj, co tam jest. Jej wygląd to był jej pomysł. Ona teraz chce nam coś pokazać przez ten strój. Owszem, proszę Pokazuje, że bardzo. ściąga tą perukę. Tak. I tak jak myślała, że życie będzie właśnie tak wyglądało, że jest się pięknym, lśniącym, ale co pod spodem, to się tego nie dostrzega. A inni postrzegają nas, tak samo ona to widzi, bo jest dobrym obserwatorem w życiu. Postrzegają nas przez pryzmat peruki, a nie patrząc, co siedzi pod spodem, pod nią. A tam na przykład i pokazuje,
na swoją głowę. I tak dosyć konkretna w tym jest, że na przykład może w ogóle nie być włosów i co wtedy? Pokazuje, że ma bardzo właściwie powyrywane, powygryzane włosy, na skórze głowy rany i myśli, że od tego zaczniemy. Okej. Cofnij się do czasu, kiedy ona jeszcze miała piękne włosy. I co się stało w jej życiu, że zaczęły się problemy z tymi włosami na głowie? Ola, popatrz to, przyjrzyj się tej sytuacji i opisz. Ja widzę taką, ona mi teraz wizualizuje, tak jakby psy, te takie psy czarne, te, które niebezpieczne, one są takie czarne, bardzo chude. I to jest symbol, trzy takie czarne psy ludzi z jej otoczenia. Nie chcę zagłębiać się, powiedziała, blisko. Blisko to znaczy się, mają duży wpływ na nią. Nie chcę ich urazić, więc imienia nie będzie teraz podawać, ale ona wie i oni też mają między sobą taką nić. I od momentu, kiedy zaczęła myśleć inaczej, podjęła decyzję o tym, że chce być bliżej ludzi, którzy widzą więcej, tak jak ona, poczuła, że te psy trzyma na uwięzi. W ręce pokazuje smycz, tak jakby trzy smycze i trzy psy, potrafi nimi sterować, ale nie może ich odczepić tak, żeby poszły, bo trudno uciec od najbliższych, z którymi się dzieli życie, ale umie to ogarnąć. A te rany na głowie prosi o ich zaleczenie, a nowych nie przybędzie, bo już ma świadomość. No, nie do końca się zgadzam z twoim przekonaniem, że musisz trzymać te psy, bo to bliskie ci osoby. I nie musisz być z nimi powiązana, ale jeśli ty tak uważasz, no to mogą wyniknąć kłopoty. Powiedz nam, jeśli chcesz, zwracam się do duszy, jeśli chcesz się uwolnić, zrozumieć, dlaczego niby jakieś bliskie ci osoby, one są takie złe i ci po prostu jesteś z nimi powiązana. Powiedz mi, kto to jest wśród istot, może żyjących obecnie, może w jakimś innym wcieleniu, z którymi jesteś w ten sposób powiązana, a w tej chwili przyjęły taką formę psów, złych psów i tego. Kto to jest? Kim oni są? Czym są te psy dla ciebie? A mówi tylko starszyzna z rodziny. Z którego wcielenia? Obecnie. Musi zadecydować, czy będzie się przejmowała opinią starszyzny w rodzinie, to są bliskie ci osoby, natomiast one, te osoby żyją w innym świecie, nie rozumieją cię, nie rozumieją twoich pragnień i twojej ścieżki. I na próbę w tej chwili spuść te psy ze smyczy, niech one się zajmują sobą, a ty sobą. I powiesz mi, jak ich puścisz, jak się poczujesz, jeśli uznasz, że czujesz się gorzej, że ci było lepiej, jak byłaś związana z tymi psami, no to wrócisz do tego, ale w tej chwili puść te psy, niech one się zajmą sobą, a ty poczujesz się wolną. I już, zrób to. Ola, co się stało? Dokładnie w momencie, kiedy wypuszczała z dłoni tą smycz, to ta smycz była czarna, a teraz, kiedy ją wypuszczała, zmieniła kolor na biały i biały kolor przesuwa wzdłuż smyczy
i dociera do psów i psy zmieniły kolor na biały. Tak jakby uspokoiło ich to, odsuwają się od niej i już nie warczą, nie są takie groźne. Z ciekawością tak można zaobserwować, że próbują dopatrzeć się w niej odmiany. Teraz się zwracam do duszy Barbary. Jak ty się czujesz, jak puściłaś te psy? Jak nastąpiła w nich zmiana koloru i zmiana sposobu postrzegania wzajemnego? Jak się czujesz w tej chwili? Bardzo lekko, tak jakbym nie stała na podłodze, tylko uniosła się na palce. Okej. No i co? Możesz postanowić, że na stałe się uwalniasz z tych poglądów, które do tej pory te jakby reprezentowały te psy i chcesz być wolną, jasną i przyłączyć się do nas, do grupy, czy co postanawiasz? Bo przyłączenie się do grupy Chcę będzie być z się... wami. Co chciałaś, Ola, powiedzieć? Chcę być z wami. Okej. Oczywiście po przyłączeniu się do nas będzie wymagało od Ciebie dążenie do zmiany u siebie, do zmiany tak jakby własnego charakteru, pracowanie nad rozwojem tego charakteru, nad zdobywaniem wiadomości i tak dalej, ale to jest dobra rzecz i spokojnie, bez narzucania swojej nowej osobowości innym, ale trwać przy tym, zachowywać się tak, jak mistrzowie tego oczekują i tak dalej. I oczywiście po dalszym oczyszczeniu, nie wiem, czy to u mnie, nie wiem, coś to zapiszczało. W każdym razie, w tej chwili do końca dzisiejszej sesji jesteś wolna, a potem zadecydujesz, co dalej. Teraz Ola, rób dalej skan. Z psami załatwione. Co tam jeszcze jest? No ja widzę blokadę na trzecim oku. Ma taką jakby nałożoną, tak jak wygląda to jak złotą monetę, taki krążek, tak zakrywa jej wszystko. Powoduje ten krążek? Trzecie oko zamknięte, ale co jej utrudnia? Czego ona nie widzi przez to? A co by chciała ewentualnie zobaczyć? Czy może nie wie, czego nie widzi? Jak nie widzi, to może nie wiedzieć. Tak, trudno jej wyjść jakby poza sferę własnej energii i czerpać zewsząd, bo jest zablokowana. Kto jej umieścił ten krążek, powiedzmy złoty, na trzecim oku? Bardzo dawno temu przynosiła przez wcielenia i pierwsze co od razu zobaczyłam Egipt i Nil, rzeka Nil. Krokodyle widzę. W jakim celu ktoś jej to umieścił tam? W tym starożytnym Egipcie. Jest jakiś rytuał związany z kapłaństwem, bo dąży do, no chce, jest jakby młodym rekrutem i ma zamiar pracować w świątyni. To kapłańska sztuczka taka jest, że podwładnymi mają dla nich być, a niekoniecznie podadzą im prawdziwą wiedzę. Okej, zwracam się do... To jest chłopak, ten przy tych kapłanach? Chłopak Tak, jakiś? tak. Zwracam się do tego chłopaka. Uświadomiłeś sobie, mój drogi, że ta starszyzna kapłańska
traktujecie bardzo tak, powiedzmy, no, chcecie wykorzystać do jakichś posług, do jakichś takich drugorzędnych, trzeciorzędnych czynności w tym całym klanie kapłańskim i dlatego ci umieścili ten krążek na trzecim oku, żebyś nie poznał tajemnic wyższego kapłaństwa. Zrozumiałeś to teraz? On mówi, że po tym, jak fizycznie mu to dali na czoło, to przestał myśleć. Można powiedzieć, stał się robotem. Okej. To teraz już wiesz, po co ci to założyli i dlaczego. Po prostu chronią tych swoich tajemnic przed tobą i wcale nie mają zamiaru cię, powiedzmy, dopuszczać do tych tajemnic. I teraz, ponieważ poznałeś całą tą sytuację, własnoręcznie do tego adepta kapłańskiego, własnoręcznie zdejmij ten krążek z trzeciego oka i trzymaj go w ręce. I powiedz nam, jak się poczułeś, gdy to zdjąłeś. Na początku strach. Wysłano mi obraz, że będzie parzyło, ale ja zrobiłem szybko, żeby uniknąć bólu, a jego nie było. Czego nie było? Bólu. Oczywiście, że nie było. I jak się czujesz? Trzymasz to w ręce, ten krążek, i jak się czujesz? Czuję, jakby napływ świeżego powietrza wchodził mi do głowy, Okej, do powiedz. ust, do ciała. Jestem w środku, wypełnia mnie mój duch. O to chodzi. Z niewolnika stałeś się wolnym człowiekiem i powiedz nam, czy w dalszym ciągu chcesz, dążysz do tego, żeby być w tej świątyni wśród tych kapłanów, czy chcesz poczuć się wolnym i odejść? Jak się czujesz? Uciekam jak najdalej, uciekam, oni są przeklęci. Okej, oddaj im ten krążek. Rzuć im to tam, niech sobie z tym robią, co chcą, a ty jesteś wolnym człowiekiem. Teraz się zwracam do Barbary. Czy poczułaś w tej chwili, do duszy się zwracam, czy poczułaś, że twoje ciało się poczuło trochę inaczej po tym uwolnieniu z tych czasów egipskich? Ona pokazuje mi teraz, pokazała raz na perukę, a teraz na swoją twarz. I twarz, zgodnie z tamtejszą modą, była pudrowana tak na biało. A po tej akcji z usunięciem tego i ucieczką ze świątyni, zaczyna jej skóra różowieć. Aha. Zaczyna żyć. Jej ciało energetyczne też. Okej. A obecna Barbara w świadomości tej cielesnej, jak to ciało się w tej chwili czuje? Pytam duszy, jak się czuje ciało? Mówi, że widzi coraz wyraźniej je, bo do tej pory to była taka mgiełka. Okej, bardzo dobrze. Ola, dalej skan. Perukiśmy się pozbyli, pudruśmy się pozbyli, zasłony na trzecie okośmy się pozbyli. Co tam jeszcze jest do pozbycia się? Widzę, że ma w gardle, tu w przełyku, taką śrubę, która idzie na tył z przełyku, tu znowu ta kość, podstawa czaszki. Co tam jest? To promieniuje i ma zawroty głowy i boli ją tu z tyłu, fizyczna ona, czuje kark. I
I ma takie blokady w ruchach głowy, że czasem nie może odwrócić się w prawo czy spojrzeć w lewo. Tam jest jakieś urządzenie, jakiś ogranicznik, dlaczego i kto ewentualnie jej to tam usztywnił ten kark? Typu jakby takie urządzenie w dalszym ciągu wspomagające taki stan niewiedzy. Tak jak miała zamknięte, była przed informacjami z zewnątrz, przez tę monetę tu na trzecim oku, to teraz tutaj widzę, że to jest ewidentnie zaburzenie pracy energii. Ona się jakby zafiksowała sama w sobie. Ta energia nie wymienia się z energią kosmosu. Ona dbają o to, żeby się nie odnowiła i była słabsza. Powiedziałeś, dbają o to. Kto dba o to, żeby ona była słaba i nieświadoma? Znaczy, widzę dużo istot ciemnych. No, jakiegoś tam ważniejszego zobacz i zidentyfikuj go, do czego im to jest potrzebne i dlaczego ewentualnie się uparli na tą Barbarę, żeby ją zniewalać. Czy to jest powiązane z tym smokiem, który tam ewentualnie był połączony z Barbarą jeszcze w wcześniejszych wcieleniach? Oni współpracowali, ten smok i teraz ten, który widzę, to jest taka postać w kapturze czarna. Barbara, widzisz go? Oparł mu ślepia. Co widzisz? On ma puste oczodoły, a jak Okej. się im głębiej patrzysz, tym więcej nicości jest. Okej. Taka czarna dziura. Barbara, chcesz się go pozbyć, tego w kapturze, tego takiego? Bo on się tam więzi, tam nie chce dopuścić, w tym gardle coś jest i usztywniać ten kark. Chcesz się tego pozbyć wszystkiego, łącznie z tą istotą? Mówi, że tak i pokazuje tu, na tył głowy, że to jest takie pokrętło jak korkociąg. Tak. I on jej dokręcał śrubę. Jak mu się za bardzo z rąk wymyka, to znaczy na przykład właśnie próbuje się wyswobodzić i szuka kontaktów tu na ziemi teraz z ludźmi, którzy mogą ją wesprzeć w odczuciach, że jest coś nie halo. To on jej dokręca śrubę i fizycznie cierpi. Okej, Barbara, widzisz to? Czujesz to? Tak. I tą śrubę, i to przeszkadzajki w gardle i tak dalej. Wszystko to widzisz i czujesz, tak? Tak. Jeśli chcesz, to się możesz tego pozbyć. Ty rządzisz sobą. Powyciągaj to wszystko, i tą śrubę, i te jakieś tam ograniczniki w kręgosłupie, czy w szyi, czy i tam w gardle i tak. Wszystko to powyciągaj. I temu w kapturze tego bez twarzy daj mu to, zwiększając obciążenie tego wszystkiego, co było, i tej śruby, i tych przeszkadzajek, stukrotnie, i wsadź mu to, cholera, w gardło i w kręgosłup. Niech ma. Zrobiłaś? No, wpadło jak do worka na dno. Okej. I powiedz mu: zmykaj z mojego życia. Poznałam cię, nie chcę cię, poszedł won. Na zawsze. Co się stało? Odwrócił się do nas tyłem i odszedł. Z Panem Bogiem. Ola, dalej szukaj. Zanieczyszczona krew u niej jest fizycznej, Czym spowodowane? a energia, która mi się tam pokazuje, jest tak jakby w żyłach płynęła taka żółta ciecz. Tak, i to ona to odbiera jako kwas.
Pytanie do naszych mistrzów. Czy w cylindrze to oczyścimy, czy teraz mamy się tego pozbyć? Powiedzieli, ponieważ uczymy Was przy okazji oczyszczeń, niech zrobi sama, dostaje urządzenie, które podłączamy do jej stóp i nauczy się jakby na zasadzie odkurzacza i wysysa wszystko ze swoich żył. Okej. Barbara, zrób to. Masz to urządzenie i poprzez to urządzenie czyścisz swoją krew z tego żółtego. Ja tego nie widzę, ale coś tam jest, nie halo, co nie należy do ciebie i oczyszczasz się. I czujesz się przez to coraz lepiej. Przybywa ci energii, zdrowia. Jak się proces zakończy, Ola będzie widziała i mi powie. A do drugiej ręki dostaję niebieską energię w formie takiej żywej energii błękitu i absorbuje energię z niej i wtłacza ją na miejsce tych zanieczyszczeń do swoich żył. Okej. Tak jakby jak dziecko bardzo spragnione pije ze szklanki wielkimi takimi haustami pyszną wodę. Tak. No to niech się odżywia i tego, i aż się nasyci do takiej wartości, która jest odpowiednia dla niej. Już jest gotowe. Okej, Ola, szukaj dalej. Ona znowu używa symboli. Pięknie to przygotowała. Pokazuje ból, tak jakby spod żeber wychodzi. Tutaj w poprzek ciała. Tak. Dziury takie energii w czakrach są. Tak jakby spod żeber wychodzi ból, a ona pokazuje, że tak jakby używając tego stroju, tam taki silny gorset jest i ona ratuje siebie przed przykrymi doznaniami na skutek tych uszczerbków. Ten gorset jest takim symbolem, że stara się sama sobie siebie zabezpieczać. Ten ból jest w środku, ale ona stara się nie rozpaść pod jego wpływem i ten gorset jakby trzyma ją jeszcze w jednym kawałku. Czy ktoś jej założył ten gorset w celu zmylenia jej odczuć, żeby ona miała ten gorset, który tak naprawdę utrudnia jej życie? Ona go używa, żeby sobie pomóc. To jest jej własny pomysł. A czy ten gorset naprawdę spełnia tą rolę? Czy jeśli się tego pozbędziemy, coś niewłaściwego się stanie z odczuciami u Barbary? Czy to tylko jest jej program, który sobie w jakiś sposób przyswoiła odnośnie tego gorsetu, tej niby ochrony? Pytanie, co się To stanie, jest jeśli. pułapka. Pułapka. Barbara, widzisz teraz ten gorset, to jeszcze są fragmenty tego stroju ze średniowiecza, kiedy miałaś tą perukę i te pudry i tak dalej, teraz jeszcze ten gorset. Widzisz to? Tak. Chcesz się pozbyć tego?
Tak, się pozbyłaś Tak. peruki, tego. To ileż roboty? Zdejmujesz gorset, odkładasz na bok, a później zrobisz tym, co będziesz chciała. Spalisz, wyrzucisz, czy co innego zrobisz. Ale teraz, jak zdjęłaś ten gorset, to na pewno się poczułaś inaczej, zdecydowanie lepiej, bardziej wolna. Prawda? Przestała ją boleć wątroba i trzustka. No widzisz. Ola, dalej szukaj. Pokazuję na nogi teraz. Co tam ma? Te nogi są krzywe, bardzo powykrzywiane. Na skutek czego? Symbolicznie to wygląda tak, jakby jej wycięli kawałki kości i dali tam metal. Po A co? chodzi o warstwę energii. I co z tego mają, że jej tam posadzali jakiś metal, jakiś coś? Wykrzywili. Kradną energię, z której mogą jakby zrobić rekonstrukcję, rekonstrukcję istot. Barbara, widzisz to, co ci tam zamontowali w tych nogach i do czego to wykorzystują? Widzisz to? Po części jej energia jest w kilku istotach, jakby jest rozczłonkowana. Bo ktoś po prostu wykorzystał części Barbary, żeby robić eksperymenty i tak jakby zaimplantowali części Barbary innym istotom. O to chodzi? Dokładnie tak. Okay. Tworząc jakieś projekty muszą jakby nie, muszą mieć akumulator. No i Barbara, nie kradną tańcz nam mi przed kawałki, kamerą. całe partie energii wykorzystują jakby do ożywienia tych istot, które wykreowali. Barbara, nie kręć się! Okej, zwracam się do duszy Barbary. Wiesz, widzisz, co masz w tych nogach, że twoje prawdziwe części zastąpiono czymś innym, metalowym, a twoje części wykorzystali do eksperymentów genetycznych w stosunku do innych istot. Widzisz to? Widzisz te części metalowe? Tak, ona zaczęła szukać, ponieważ ma już kontakt ze wszechświatem, wysłała intencję znalezienia samych siebie, jakby te części chcą znaleźć same siebie w celu ściągnięcia ich do niej i już nawiązuje kontakt i widzi różne miejsca w przestrzeni, w kosmosie. Okej, okay, bardzo dobrze. Barbara, odzyskujesz intencjonalnie wszystko, co twoje, wraca do ciebie. Wszystko, co zostało ci zabrane bez twojej woli, tego wraca do ciebie, a te części metalowe, które tam były takie protezy, po prostu odpadają. Tak. Ja zobaczyłam teraz bardzo ciekawą taką scenkę. Ona podwyższa swoje wibracje na tyle wysoko, że wie, że przez to jakby wykona telefon do tych swoich partii gdzieś daleko rozsianych hen. I można sobie wyobrazić, to jest niesamowita rzecz, jak ona tutaj drży na swojej częstotliwości, te części były uśpione, one odbierają tą falę, tą frekwencję drgań i zaczynają drżeć równocześnie razem z nią, rozmawiając jakby z sobą poszczególne części i w tej chwili ona działa jak magnes, ściąga je do siebie, rozpoznały się poprzez tą samą częstotliwość drgań. Okej. I wszystko wraca do niej, na swoje miejsce i będzie spełniało i już spełnia normalną funkcję, które przynależą jej ciału. Ona już oczyściła nogi z tych
tego żelastwa i gotowe, oczyszczone miejsca czekają na powrót siebie. One już wracają. Do siebie. Już wracają. Tak. Dalej szukasz? Nogi są silne. I proste? Widzę kość. Nogi są już teraz w całości silne i zdrowo wyglądają. Widzę coś na kształt spirali w dolnej części lędźwi. Co to powoduje? Obecność tego czegoś? Fizycznie odbyt. Ból. Tak. Ona tutaj się skarży na hemoroidy i zaparcia. To o to chodzi? Tak. Ma żylaki odbytu, idą aż do jelita grubego i tam się już rozpoczyna ognisko zapalne, które przechodzi, zaczerwieniają się ścianki, jak to powiedzieć, to co wyściela jelito ma rany, ale lekarze zaraz to oczyszczą. Oczyszczenie to zaraz, a teraz usuniemy ten zakręcony, taki jakby zakręcony taki metal, ale taki spłaszcza się ku dołowi i naciska na kość ogonową, wchodzi w nią jak taki gwóźdź. Okej, okay, wyjąć to. To nie twoje, to ci przeszkadza. Nie tylko przeszkadza, ale bardzo, bardzo utrudnia życie. I odsyłamy to do właściciela, nie będziemy się bawić tego. Niech sobie to weźmie, niech sobie swoją dupę wsadzi. Na nerkach ma taki, tak jak ma piasek tak. I na nerkach dużo, tak jakby ktoś rozsypał mak, takie ciemne plamki. Co z tym mamy zrobić? To lekarze. Lekarze to tam załatwią, okej. Mogę jeszcze podpowiedzieć, bo ona tutaj się skarży, że ból w lewej pięcie. Czy tam coś z tymi nogami jeszcze jest do zrobienia? Lewa pięta. A właśnie ja widziałam na lewej nodze od kolana aż do końca, do pięty, bo po prostu ta noga była pusta w środku. Ale te części były zabrane przez tego, do tych eksperymentów? Tak, to było wszystko. Jakby sama skóra bez kości. A teraz jak to wygląda po powrocie tych zrabowanych części? Ja widzę, jest taki ubytek i go zalejemy i będzie po sprawie. Okej. Okay. No to zalewamy energią i to się odbuduje później w ciele fizycznym. Doszła do mnie informacja, że skarży się na słuch, że nie dosłysza. Tutaj pisze o szumach w głowie. Czy to jest powiązane z tym słuchem? Tak. Co to powoduje? Możemy coś, na pewno możemy, tylko w jaki sposób możemy pomóc Barbarze, żeby się pozbyć tych szumów i z tym słuchem, żeby to wróciło do normy normalnej. Ona miała wtedy tu w tym gardle, na tył głowy, ten taki metalowy, jakby korkociąg, tak? I on, praca polegała na impulsach elektro,
szoku, tak dostałam. Taki elektroszok był dawany jej, aplikowali takie prezenty i przez to, to co było powiedziane, że nie może w prawo ani w lewo się obejrzeć, żeby zobaczyć, co się dzieje wokół. To też taka była blokada informacyjna. Te szumy to jest właśnie, że nie dosłyszysz tego, że do ciebie wołam. Taka mgła jakby w środku głowy przez te elektromagnesy powstała. Myśmy to już usunęli i odnośnie szumów jest tutaj duży uszczerbek w środku i to zaraz naprawimy, mówią lekarze. Zniszczone są pewne partie takie bardzo drobne, a precyzyjne cięcia tutaj są przez kogoś wykonane i my musimy naprawić. No to czyńcie to, co powinniście, co wymaga sytuacja. Tak jakby ona była głucha na informacje, a teraz widzę, robią obejście, tak jakby przewody, przez to, że tak długo to trwało, przewody jakby nie spełniały funkcji życiowych i zamarły. I ona zrobiła obejście, jakby dostaje nowy aparat słuchu. Okej. Ja tu już nie widzę problemów sygnalizowanych przez Barbarę. Jeśli coś jeszcze jest obcego, niechcianego, przeszkadzającego, wszystko to jeszcze dokładnie, Ola, zobacz, żeby to przyspieszyć. Wszystko, co jest obce i przeszkadza, zakoloruj na wyraźnie jaskrawy kolor i zobaczysz. Chyba, że już wszystko jest czyste, to nic nie będziesz kolorować. Nasady nosa, tak jakby jakiś jakby ołów, coś z ołowy bardzo ciężkie to i przeszkadza. I to jest jakby jakiś czytnik. Tak jak mamy czytniki do gazu, do prądu, to jest jakiś czytnik, miernik przepływu energii. Ktoś jakby obserwował ją i robił notatki. A popatrz, kto się tym zajmuje w tej chwili. Co to za istota? Ja zobaczyłem przez chwilę istotę, humanoida w takim skafandrze. On się zaraz schował do białego skafandru, tak jak kosmonauci mają. Nie chce się pokazać. Po co mu Chowa te, się po za co mu tym ta wiedza, skafandrem. którą zdobywa poprzez ten ołowiany czytnik u nasady nosa? Co on z tego ma, z czego się dowiaduje i do czego to mu służy później, jak to wykorzystuje? Widzę. Powiedział, że jego rasa wygląda trochę jak dosłownie jak po wybuchu bomby atomowej, jak są ludzie zdeformowani skutkami wybuchu. Jego rasa tak została zdeformowana. Mówi, nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale sami sprawcami tego jesteśmy. I szukają miejsca, żeby zejść. I on szuka na ziemi, i on jak na tyle się nauczy, jak to wszystko tutaj działa, jak się funkcjonuje w ciele, ale żeby jakby zawładnąć własną energią nieprzypadkowo, tylko z rozmysłem, będąc w ciałach, to zdecyduje się zejść. No, próżne wasze zakusy. Rasa ludzka jest niezniszczalna. Oczywiście poszczególne osobniki ludzkie
możecie uśmiercić w jakiś sposób, próbować wykorzystywać, ale i tak rasa odrodzi się, ta ludzka prawdziwa, i wy nie zapanujecie przynajmniej w tej gęstości, którą wykorzystujemy my w ciałach. Nie potraficie tego nigdy, w żadnym przypadku zająć ziemi. W związku z tym, mój drogi, zabierasz sobie ten czytnik od Barbary i nigdy nie będziesz już mógł Barbary wykorzystywać, żeby zdobywać wiedzę, jak ewentualnie zaszkodzić ludziom i po prostu posiąść ziemię na własność. Zabieraj to do swojego świata, szukaj gdzie indziej, może ci się uda, może ci się nie uda. No i możesz odejść, zabierając oczywiście to, co, nie, co jest twoje i co nie służy barbarze i w ogóle gatunkowi ludzkiemu. Zabrał? Zabrał. Okay. Tak, zabrał. Oddala się i widzę, że czytam jego plany, no i bo ich nie ukrywa. Udaje się w podróż w poszukiwaniu nowych miejsc dalej. No i dobrze. Dobra, co tam jeszcze jest zakolorowane na jakiś ten jaskrawy kolor, co jest u Barbary szkodliwe, nie jej? Nie, ona mi się pokazuje tak jakby na całej powierzchni jej ciała, cała skóra jest jakby niestabilna elektrycznie, tak jakby zebrała, przyczepiło się do niej mnóstwo dodatnich ładunków i nie umie tego wymieniać na neutralność czy wiązać z przeciwnościami, czyli ujemne z dodatnimi, a to jest samo oczyszczanie. Tego nie ma w jej. Jak się tego pozbyć? W cylindrze to załatwią, czy teraz mają sposób na to lekarze? Musi dostać dokładnie silny strumień energii i przepłukać to wszystko, tak, żeby nabrała pewności siebie, poczuła się, bo była słaba. To niewiele jej brakuje do osiągnięcia tego stanu. Okej. No to działamy w tej chwili wszyscy razem. Przesyłamy energię oczyszczającą, żeby Barbara miała tą skórę i tą powierzchnię ciała i nie tylko, wszystko wyczyszczone, czyste i była gotowa do naprawy wszelkich przesterowań, wszystkich matryc w celu prawidłowego funkcjonowania całej fizycznej struktury Barbary. Zrobione? Ja mam jeszcze informację, że te szumy w uszach to była sprawka tego ostatniego w tym skafandrze kosmonauty, bo jak tutaj miał na nosie właśnie to ołowiane jakieś urządzenie, które rejestrowało taki czytnik, to on nie rejestrował czasem poprawnie, nie miał złe odczyty, przez to urządzenie zakłócające tu w gardle, które szło na tył głowy, ten korkociąg. I te szumy, to on kurczę robił specjalnie, on wytwarzał taki pisk jakby, który ona jako szum odbierała, żeby zakłócać pracę tego urządzenia, żeby ono nie pracowało na tych impulsach elektromagnetycznych, bo wtedy jemu czytnik wariuje. Oni po prostu sobie nawzajem robili złośliwości. No już ich sprawa, już tego nie ma, jest pokój. Okej, to co proponuję, całkowite oczyszczenie w cylindrze.
Tak, ale Barbara, cylinder ja widzę, wygląda jak zwykle, otwierają się takie przezroczyste jak szklane drzwi, ale ja widzę, że Barbara leży w tej chwili na łóżku, tak jak jest takie łóżko w szpitalu na kółkach do szybkiego transportu z karetki do szpitala. To ona sobie leży na wznak i to łóżko powolutku, chociaż jest długie, wjeżdża do cylindra. A cylinder, nie wiem jak oni to robią, ale nie jest wcale za mały dla tego łóżka. Dają sobie radę, oni tam mają swoje metody na wszystko. Tak, weszła już cała, leży spokojnie. Powiedzieli, relaks totalny i my pracujemy. Okej. I teraz rozpoczyna się praca leczenia ubytków i doenergetyzowywania wszystkich warstw, także tych łącznych, powiedzieli, bo pomiędzy głównymi są warstwy łączne, będziecie się o tym uczyć, które są jakby, to jest jakby klej. No i pyta się ten młody chłopak, jej poprzednie wcielenie, ten Tak. Piotruś pan stoi, Tak. bije brawo i mówi dziękuję bardzo. Tym bardziej mówił, że on tak powiedział, że zasłużyłem sobie na to. Że zasłużył sobie na to przez tyle wcieleń czekając, bo usiłował za każdym razem przebić się przez barierę właśnie tego, że jakby pogodzi się ciało w końcu z tym, że energia też jego częścią jest i jest to tak oczywiste jak to, że ciało ma oczy, uszy, ręce, nos, to też część energetyczną. I zaczynamy ją traktować poważnie. Cały czas gdzieś to z tyłu głowy miał, ale nie mógł się przebić, ale teraz się udało i ogromna radość w sercu dla niego. Okej. No to możesz iść swoją drogą. Twoje połączenie jakieś takie uciążliwe z istotą Barbary jest nieaktywne w tej chwili, rozdzielone i każdy żyje własnym życiem bez względu na zaszłości. Wszystko jest czyste, wyjaśnione. Co tam jeszcze robią w tym cylindrze? Co tam się dzieje? Dużo jest małych zanieczyszczeń takich. Ja tu widzę tak, jak dosłownie po wybuchu miny przeciwczołgowej jest pełno tych odprysków. Dlatego dużo ma i lekarze w tej chwili to tak wizualizuje, jakby zaszywali rany. Odłamki powyciągali już, zaszywają rany. Okej. Ona tam jest w środku, ale ze mną rozmawia telepatycznie. Tak. I wizualizuje mi się tak, że zrzuca tą suknię, nie chce już jej. Sama jej skóra jest wystarczającą powłoką, powiedziała, każdy dla siebie ją ma, a moja energia świeci jak kryształki śniegu w nocy w świetle lampy, tak połyskują, to cała jej skóra jako wizualizacja energii świeci tak srebrzyście, mieni się. Powiedziała, to jest mój strój i dziękuję, że mogłam pozbyć się tego nieprawdziwego, tej ułudy, tych złudzeń. Tak, jak wygląda
Fryzura wróciła do normy, skóra wróciła do normy, wszystko pracuje normalnie, tak? Tak, włosy ma gładko. Wtedy miała takie białe, po prostu białe jak te peruki, a teraz ma takie hebanowe, ciemne włosy, tak gładko przyczesane i z tyłu jakoś tak spięte. Bardziej przypomina astronautkę z przyszłości. Może tak, to ją czeka w przyszłości. Okej, jak skończą, to mi powiedzcie, bo czas zakończyć tą sesję. Otworzyły się drzwi, wychodzi. Okej. I teraz powiedz no mi, do duszy cały czas się zwracam, Barbara, jak ty się czujesz w tej chwili? Powiedziała, że jest gotowa do drogi, bo widzi siebie jako podróżnika, taki kosmiczny, wizualizuje taki kosmiczny motor. Ona w kombinezonie motocyklisty, takim połyskującym, kask i może ruszać dalej. Ale wie, że jeszcze w tym wcieleniu tu pobędzie. Ale jest już silna, jest wolna, może opuścić ziemię. Okej. To teraz w dalszym ciągu zwracam się do duszy. Powiedz nam, jak się czuje Twoje ciało fizyczne? Bardzo, tak jak nastolatek, bardzo giętkie, nie sprawia mi bólu, te takie jakby stawy, że są sztywne. Czuję się plastyczna. Okej. To chyba na tym zakończymy sesję tą oficjalną. Ola, zostajesz w transie, a ja teraz zwracam się do fizycznej Barbary. Powiedz mi, Barbara, jak ty się czujesz teraz? Fizyczna Barbaro? Dobrze. Czy inaczej jakoś niż przed sesją? Jeszcze raz pan powtórzy. Czy czujesz się inaczej niż w stosunku do tego, jak było przed sesją? Tak, dużo lepiej. Dużo lepiej. A możesz powiedzieć bardziej szczegółowo, co lepiej? Co przestało boleć, czy co przestało uwierać, jak w głowie się rozjaśniło, czy coś na ten temat powiesz? Stopa lepiej mi jest teraz, bo ciągle prawie bolała, szczególnie przy schodzeniu po schodach. I mam głos czystszy, bo mnie tutaj cały czas zalegało i taka chrypka była po prostu. No, i taki umysł czystszy jest. Okej. Pytanie. Czy chcesz to opublikować, tą sesję? Tak, ale bez zdjęcia. Aha. A twoje stosunki z tymi psami do niedawna, tymi złośliwymi psami, się unormują. Po prostu ty się zmienisz. Twoje oddziaływanie na zewnątrz będzie łagodne, jakieś takie wyrozumiałe w stosunku do ich troski, obaw i tak dalej. Ale nie przejmujesz się, nie interweniujesz, nie tłumaczysz. Po prostu żyjesz tak jakby inaczej, na wyższym level, na wyższym poziomie i tego. No to by było. Masz jeszcze jakieś pytania może? Raczej nie. Więc tak, spotkanie najbliższe za tydzień, 11 w sobotę o 10 rano. Połączenie będzie technicznie podobne, tylko łatwiejsze, bo to nie będzie przez Google, tylko będzie przez komunikator Zoom. Też dostaniesz link i tam klikniesz, to jest łatwiejsze tam przejście w tym Zoomie. I dołączysz do naszej grupy i będziesz uczestniczyła w szkoleniu. Chyba że mistrzowie w tej chwili nam powiedzą,
że decyzja jest inna. Słuchamy, co mistrzowie na ten temat powiedzą. Dobrze, dziękuję bardzo. Poczekaj jeszcze. Może przystąpić. Może przystąpić, będą na nią czekać. Przygotowanie obejmuje także ją, ponieważ jest jakby z opóźnieniem będzie wchodzić w ten cykl nauczania. Ma przygotować się z dwóch poprzednich sesji. Okej, okay, jedna jest opublikowana, druga jest tego, ale ja przyślę ci link do tej drugiej sesji. No i sobie poprzeglądasz i tego, bo ona jest, tylko że dla ciebie niedostępna była do tej pory, ale dostaniesz link i wejdziesz na tą sesję i sobie to pooglądasz. Dobra, możemy zakończyć. Dobrze, dziękuję bardzo dla pana i dla pani Oli. Okej, okay. Kliknij dziękuję. Na czerwoną słuchawkę i się wyłączysz przez to. Dziękuję i do zobaczenia. No cześć.